Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w dniach 23 lipca i 11 września 1976 roku ksiądz kardynał Wojtyła, metropolita krakowski, wypowiedział następujące myśli. Dałem tu dwie daty, bo nie idzie ustalić, gdzie powiedział je, a znalazłem wzmianki, że był w tym roku dwa razy w USA. No więc to nie jest istotne, gdzie to było ważne, że padły piorunujące myśli. Papież wtedy mówił, przyszły papież Karol Wojtyła, kardynał. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja, papież to mówi, przyszły spokojnie, została wpisana w plany Bożej opatrzności. Jest to czas próby, w którym musi wejść cały Kościół, a Kościół polski w szczególności. Cieszcie się, Boże miłosierdzie, później wytrysnęło papież Polak. I teraz ta dziwna bitwa o króla. Papież tu naznacza główne pole bitewne dla Kościoła. Ziemia polska. Dziś wam mogę tylko z bólem powiedzieć, że szerokie kręgi społeczeństwa katolickiego w Polsce są tak zielone, jak w pełni wiosny trawa na łące. Nic nie wiedzą. Nie zdają sobie sprawy, w jakiej jesteśmy rzeczywistości i na czym ta bitwa polega. Kardynał Karol Wojtyła, będąc już papieżem, 31 grudnia 1993 roku w kościele świętego Ignacego Loyoli w Rzymie, podczas swej homilii kończącej stary rok, mówił: Antychryst jest wśród nas. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechniła się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci. Naszego papieża nie ma. Już w Belgii są hop do przodu, dziecko pięcioletnie. Dzieci powie, chce eutanazji, zabijają. Eutanazja w Holandii już na takim stopniu, że jeśli by moja mamusia cierpiała, a ja powie, że ja z powodu cierpienia mamy cierpię, mamy mi zabijają. Rozumiecie, do czego doszło? Tylko dzisiaj od gości niemieckich wiem, wszyscy starzy koledzy, którzy chcą żyć, tylko się leczą w Niemczech. Nie leczą się u siebie w szpitalach. A jeśli chcą spokojnie w DPS-ie przeżyć, to przyjdą do Polski. Żebyście znali te realności cywilizacji śmierci. Papież mówi bardzo prosto. Będącą bezpośrednim dziełem szatana i stanowiącą jeden z przejawów zbliżającej się apokalipsy. Czyli Państwo, teraz kiedy my jedziemy do Brukseli, gdzie zapadają grzeszne decyzje wobec świata i Pan Jezus tam każe zawieź moje błogosławieństwo i to im powie, co to znaczy? Że nas posyła do matecznika. Do sztabu dowodzenia szatana. Bo na ziemi belgijskiej weszła eutanazja, aborcja, na ziemi kraju Beneluxu pochodziły te wszystkie diabelskie prawa. Papież mówi perspektywnie. Cywilizacja śmierci będąca bezpośrednim dziełem szatana. Ja tylko robię analizę. To nie są moje słowa, kapujecie. Skoro papież Jan Paweł II dziś jest przez wszystkich cytowany, przy wszystkich, gdzie się tylko da, pod tym standardem chcą iść, no to ja wam tu to pokazuję, choć o tym mówiłem. Ale przy tym temacie, kiedy widzę, jakie jest zainteresowanie tymi kazaniami, patrząc po wykresach i danych ze sztabu, więc wybaczcie Państwo, że ten temat rozszerzam, bo przeciwnik będzie szczypał bardzo.
Wspomniany papież Jan Paweł II w liście apostolskim Rosalium Virginis Mariae przekazuje światu orędzie o potędze różańca świętego jako ratunku dla współczesnego świata, gdyż świat staje przed mroczną przepaścią. Skoro go na ołtarze wynoszą, Kościół dostrzega świętość tego papieża, to musimy pamiętać, że musi się trzymać jego nauki i pokazywać niebezpieczeństwo, bo tego nie pokazuje nikt. W tym liście apostolskim o różańcu papież pisze: trudności, jakie na początku tego nowego tysiąclecia pojawiają się na światowym horyzoncie, skłaniają nas, by uznać, że nadzieja na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z wysoka.